Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś kilka słów o mapach i strukturach naszego wszechświata, a także układu naszej Ziemi w tych strukturach. Pojawi się kilka schematów przedstawiających kawałek naszego wszechświata i sąsiadującego wszechświata. Mapy służą po to, abyśmy mogli zrozumieć, że mają one rzeczywiste, namacalne i fizyczne znaczenie. To nie jest tylko hipotetyczne. Od jakiegoś czasu krąży i jest przedstawiana dość atrakcyjna i popularna teoria, że żyjemy w symulacji albo grze. To nie jest prawda, że uczestniczymy w symulacji czy grze, czy w czymś podobnym, i że możemy zakończyć tę grę w każdej chwili. Popularyzatorem tej teorii jest Niklas Bostrom, szwedzki filozof. Zajmuje się on też popularyzacją transhumanizmu. Poprzez klonowanie, nano- i technologię, superinteligencją i ulepszanie człowieka, czyli wszystkie modyfikacje poprzez inżynierię. Bostrom popularyzuje teorię, że rzeczywistość, którą postrzegamy, to jedynie symulacja, której nie jesteśmy świadomi. Teoria ta ma wielu zwolenników na całym świecie, którzy ją rozpowszechniają. Między innymi Elon Musk jest jej fanem. Te informacje pokrywają się z naukami Anunnaków którzy próbują zablokować potencjał DNA u ludzi. Ewolucja to proces, a nie symulacja. Jest to proces, w którym uczestniczymy, bez względu na to, czy w to wierzymy, czy nie. Struktura źródła i doświadczanie w niej to nie żadna gra, bardzo mylnie postrzegana. Takie myślenie kończy się zazwyczaj w czarnej dziurze, czyli układzie zamkniętym i skończonym, o ograniczonych zasobach i życiu. Poznając mechanikę i fizykę pierwotnego stworzenia, zaczynamy to rozumieć. Źródło preferuje powrotną drogę doświadczeń. Od około 25 lat założyciele tej matrycy czasowej wprowadzają na naszej Ziemi wiele dziedzin nauki przez całą sekwencję tworzenia. Aby zrozumieć, do czego służą pewne konfiguracje, łącząc razem nasze rozumienie tego, co tutaj jest i jak to tutaj się znalazło. Jak działa wszechświat, jak działa przepływ energetyczny? Na czym polega ewolucja? Wielu ludzi zadaje pytanie, dlaczego właśnie teraz mamy dostęp do tej wiedzy i dlaczego wcześniej jej nie było. Cała historia wyjaśnia nam, owszem, była, ale żyliśmy dotychczas odcięci od informacji z wszechświata, a to za sprawą cykli energetycznych, za sprawą technologii zamontowanej m.in. w Ziemi, w pasach van Alena i manipulacji, jakie miały miejsce. Od tysięcy lat. W 2000 roku doszło do ważnego wydarzenia otwarcia Gwiezdnych Wrót, które umożliwiły przepływ informacji z wyższych struktur źródła. Istnieje więc spójność z całymi naukami o wzniesieniu, które przywracał Jezus. W odcinku tym pojawi się kilka schematów map a także schemat, który przedstawia różne warstwy naszej atmosfery. Ogólnie Założyciele prezentują mapy pionowe i mapy sferyczne, które mają nam przybliżyć, jak wygląda świat powyżej naszej Ziemi. To są mapy, które podają współrzędne. Na mapach sferycznych, oznaczone miejsca jako strefy hibernacji są strefami odwróconego wirowania zarządzanymi przez kilka bardzo nieprzyjemnych raz upadłych aniołów, i zmutowanych w wersji raz ludzkich od pierwszego do trzeciego zasiewu. Są więc rzeczy, które faktycznie istnieją w wyższych przestrzeniach i tak naprawdę nie chcemy się na nie natknąć, wchodząc w te wyższe przestrzenie. Nasza Ziemia jest małym ciałem umieszczonym w większym ciele, w planecie Ercie, o nieco innej rotacji kątowej wirowania cząsteczek. To, o czym mówią nam założyciele od wielu lat, czyli o kryształowej rzece i uruchomieniu hosta kryształowej rzeki. To mowa jest o podłączeniu energetycznym naszej Ziemi przez trzy rady ekaszy z sąsiednich matryksów, które dawno temu założyli respirator nie tylko dla naszej Ziemi. Siatki Katara i struktury siatki Katara to plany i mapy bram świata źródła Boga, które są po prostu mapami domen zewnętrznych. Istnieje mapa bram światów źródła. Jeśli rozumiemy podstawową siatkę i rozumiemy mapy bram świata źródła Boga, to zawierają one klucz do zrozumienia podstawowych relacji pomiędzy naszym systemem a innymi systemami we wszechświecie. I możemy zobaczyć te trzy ekasze, które zaangażowane są w kierowanie prądem do naszej Ziemi. Te trzy ekasze to Wesala, Aquinos i Aquerion. Kiedy mowa jest o kryształowej rzece. Mowa jest o energiach i prądach, tęczowych prądach, które kierowane są z rdzenia tych trzech systemów ekaszy do naszego systemu, aby zapewnić przepływ energetyczny. Daje nam tą małą orientację, że istnieją miejsca, w którym te istoty istnieją, w odniesieniu do miejsca, w którym istnieje nasza matryca. W całej strukturze wszechświata istnieją domeny zewnętrzne, istnieją domeny środkowe. A także istnieją domeny wewnętrzne i rdzeniowe. Wszystkie są zbudowane na konfiguracjach bardzo specyficznej siatki katara, która, tak jak widać na ekranie, zawiera matematykę i piętno stworzenia tego, co nazywa się kryształem. I wtedy używamy słowa Chrystus. Słowo Chrystus, Kryst, wywodzi się ze zrozumienia oryginalnej, organicznej i pierwotnej mechaniki stworzenia która pozwala na naturalny, nieustanny ruch i wieczne cykle życia, w przeciwieństwie do skończonych cykli życia. Nie chodzi o kojarzenie słowa Chrystus tylko z perspektywy chrześcijaństwa czy Biblii, bo to słowo ma znacznie szersze znaczenie niż to, czego byliśmy uczeni na Ziemi. Tak naprawdę Biblia ma bardzo niewiele wspólnego z pierwotnymi naukami chrześcijańskimi, ponieważ pewne jej fragmenty zostały usunięte, i zmienione w kontrolowany dogmat. To samo stało się Koranem i każdą religią na tej planecie. Na początku wszyscy wyznawaliśmy jedną religię. Religia polegała na zrozumieniu pierwotnego życia wiecznego. Zmutowaną wersję tych nauk można znaleźć w naukach kabalistycznych. Istnieją fragmenty, które pochodzą z czasów atlantyckich, gdzie było więcej tekstów maharaty. Teksty maharaty zostały zniszczone. W rzeczywistości ich spektrum wiedzy jest ogromne. Założyciele przywracają na Ziemię pierwotną perspektywę, z której oddzieliły się inne, ponieważ każda religia pierwotnie wywodzi się z tego zrozumienia kosmosu i wiecznej natury życia. Niezależnie od przynależności, każdy jest mile widziany, bez względu na wyznanie religijne. Zatem, Nauki założycieli, które przywracane są na Ziemi, reprezentują jednolitą perspektywę kosmologiczną, która obejmuje zarówno naukę, jak i duchowość, gdzie są one ukazane jako spójna siła życia wiecznego. W stworzeniu życia wiecznego w niebo wstąpienie jest rzeczywistością, a nie tylko fałszywą obietnicą złożoną grupie ludzi. Aby zrozumieć strukturę wszechświata, i tego, czego jesteśmy częścią, założyciele przedstawiają bardzo szczegółowo, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego wydaje się to nieco skomplikowane. Pierwotne nauki uczą o wzniesieniu, czyli o przejściu przez Gwiezdne Wrota. Uczą, jaki ma to związek z możliwością DNA, gdy znajdujemy się w zmanifestowanej formie. Żyjemy w piętnastowymiarowej strukturze, czyli malutkiej części. Kosmosu. Kosmos jest ogromny. Teraz pierwszym krokiem w kierunku domu jest możliwość przemieszczania się pomiędzy Ziemią a innymi systemami we wszechświecie. Ziemia połączona jest z innymi systemami. Następne połączenie otwiera się na Seriuszu B, który jest kolejnym elementem systemu Hosta Kryształowej Rzeki. Ziemia weszła w pewne połączenia. Z powodu upadającego systemu Drogi Mlecznej. Ten host, czyli połączenie, łączy sekwencję 369, czyli naszą Ziemię 3, Syriusza B6 i Andromeda 9. Wracając do map. Mapy wszechświata zbudowane są na siatce Katara i strukturze kodu Chrystusa. Założyciele przedstawiają nam mapy kołowe, inaczej sferyczne które pokazują nam różne warstwy i płaszczyzny istniejące w ciele Ziemi oraz w jaki sposób łączą się one ze sobą. Na pionowych mapach widoczna jest anatomia ciała i fizyka pierwotnego stworzenia. Dowiadujemy się z nich, gdzie istnieją platformy przejścia, gdzie istnieją bramy i gdzie możemy najpierw poruszyć swoją świadomość, a potem ostatecznie swoje ciało po odwróceniu mutacji, które zostały tutaj dokonane. Obecnie plan obejmuje około tysiące lat otwarcia bram, aby umożliwić ewakuację pola życia stąd. Tak czy inaczej jest to ogromny plan. Zewnętrzna struktura stworzenia źródła buduje tak zwane schody do nieba i to jest tylko w domenach zewnętrznych, gdzie zaczynamy tutaj na dole, tak jak widać to na przedstawionym schemacie, jest to długa droga powrotna do źródła. Ta droga powrotna uległa zmianie. Tą drogą nie wracamy. Zmieniła się ze względu na zaistniały sytuacje omawiane we wcześniejszych odcinkach. Czyli cała wiedza, którą obecnie opiekunowie przedstawiają po 2012 roku, wskazują możliwości powrotne do domu z uwagi na upadający system drogi mlecznej i okoliczności, które zaszły w międzyczasie. Teraz nasza droga powrotna będzie nieco krótsza, bo na galaktykę Andromedy M31. Kiedy patrzymy na te wykresy, wychwytujemy na pewnym poziomie w swoim polu częstotliwości, które posiadają. Jest to bezpośrednie poznanie wiedzy. Ten wykres ma pokazać, że schody do nieba istnieją w zewnętrznych strukturach stworzenia. Zaczynają się tutaj na dole, gdzie jesteśmy, na poziomie Ziemi pierwszej gęstości. I postępuje w górę. Całą drogę w górę od tak zwanego poziomu gęstości w systemie wEKA aż do jądra ekosystemu z EK do systemu ekasza. Od poziomu Ekasza w górę upadek nie występuje w tych polach rzeczywistości, w tych domenach rzeczywistości. Są części naszej świadomości, które faktycznie są tam umiejscowione. We wszystkich tych miejscach, aby zejść tutaj. Na dół, gdzie jesteśmy, w przejawionej formie, musieliśmy opuścić części, które znajdują się za tymi innymi, wyższymi stacjami, aby uczynić naszą świadomość wystarczająco małą, by zmieściła się w pasmach częstotliwości, które są tutaj na dole. Zatem posiadamy części siebie w całym spektrum, które odpowiadają bramom boskiego świata, a są to tylko domeny zewnętrzne. Te zewnętrzne domeny zostały stworzone przez ten sam zestaw, co domeny środkowe, które nazywane są ogrodami Edenu, i z tych, które zostały utworzone o krok dalej, zwanymi domenami wewnętrznymi, i zostały utworzone one z domen podstawowych. Zatem struktura naszego energetycznego ciała jest ogromna, nasza świadomość jest ogromna, wszyscy jesteśmy połączeni, co w rzeczywistości jest mikrokosmicznym odbiciem kosmosu. W miarę pogłębiania wiedzy i zrozumienia prądów kryształowej rzeki i kim są te trzy matryce, które faktycznie uwalniają prądy z ich rydzynia, uwalniając wsparcie kryształowej spirali do naszej matrycy, zrozumiemy, jak to działa, aby utrzymać naszą część przed upadkiem, by nie zmieniła się w czarną dziurę. Jesteśmy tutaj na dole, ale wokół nas istnieją inne systemy. Dzięki temu dowiadujemy się trochę o mapach kosmologicznych. Są to duże mapy, które rozciągają się tak daleko, że trudno sobie to wyobrazić, jak daleko, ponieważ nie można wysłać niczego, na przykład teleskop Habla, co mógłby to sfotografować. Więc to jest miejsce na mapach kosmologicznych. Nasza Ziemia i układ Słoneczny znajduje się w pierwszej gęstości z pięciu. Jeśli spojrzymy na mapę, to obok znajduje się system sąsiadujący. Ten związek uważany jest za związek przylegający. Sąsiadują ze sobą, więc to jest sąsiedni system. Wiele lat temu, z częściowo zgodnej matrycy, część z niej upadła. Struktura wesela zawiera dwa systemy czarnych dziur, które powrócą do domu w pyle kosmicznym. Patrząc na mapę widać nasze położenie w odniesieniu do matrycy wesela. Widać też matrycę, która kieruje prądy do naszego systemu. Akwarion jest tym, który trzyma gospodarza dla obu naszych matryc od upadku. Czym jest upadek? Upadek to najkrócej mówiąc jest zerwaniem energetycznym połączenia ze źródłem. Upadek powoduje brak przepływu energetycznego pomiędzy planetą istotami na niej, a źródłem. Upadający system umiera, ponieważ stopniowo wypala kwant swojej energii, którą dysponuje, która mu pozostała, jeśli nie znajdzie dodatkowego zasilania, podłączając się pod inne systemy, pod takie systemy, które są połączone w przepływie ze źródłem. Kiedy mówimy o mapach, to mówimy tak naprawdę o gwiezdnych wrotach. Każda siatka Katara posiada 12 ośrodków. Są to kółka, które widać na schemacie, zatem jest ich 12. Mamy zestawy po 12. Wszystkie te małe i duże kule to 12 gwiezdnych wrót. Gwiezdne wrota zaczynają się na każdym poziomie, a to oznacza, że znajdują się na poziomie uniwersalnej struktury na poziomie galaktycznym na poziomie planetarnym i na poziomie naszych ciał fizycznych czyli czakry. Przesunięcia kątowe wirowania cząsteczek na siatce Katara widać, że są one przesunięte w 90-stopniowym albo 45-stopniowym przesunięcie. Ważne jest, aby to zrozumieć, ponieważ będzie miało to odniesienie do planety Erty, w której nasza Ziemia jest umieszczona. Nasz równoległy system to system, który był matrycą BORGI. Tam zaczęli tworzyć program Kat i Ofiara. Chcieli oni spróbować. Rozwiązać pewne problemy związane z możliwością upadku, robiąc to, poczuli się bardzo źle, stali się tymi, którzy wprowadzili działania Antykryst. Czyli jedzą inne rzeczy, aby się utrzymać, ponieważ chcieli udowodnić, że źródło Bóg mylił się, i chcieli udowodnić, że byliby lepsi w kierowaniu całym stworzeniem niż źródło. A kiedy upadli, mieli bardzo pokrętne myślenie. Oni nadal istnieją, ale reprezentują sąsiedni świat. Jesteśmy sąsiadami. Kiedy upadli, podłączyli się do naszego świata, ponieważ byliśmy blisko. Stworzyli triangulację rozrywania czasu, podłączając się do nas. Stworzyli rozdarcie czasu i linię podmuchu energii, która biegła od ich matrycy, aby wejść do naszego systemu, a potem się podłączyli. Patrząc obok na schemacie, mamy matrycę Wissala. W tej matrycy dwa z ich systemów też upadły. Ale nie jest to całkowicie upadła matryca, ponieważ nadal posiada swój rdzeń, nadal jest chrześcijańska i podlega rehabilitacji. Dlatego te trzy działające macierze utworzyły tak zwaną pomoc Crystal River, kryształową rzekę dla systemów takich jak nasz, przesyłając prądy, które zakotwiczają tutaj. To jest linia ratunkowa, która Wchodzi tutaj bezpośrednio. Kanał przesyłu przechodzi z ich ośrodków do naszego, zatem tutaj na dole otrzymujemy dużą pomoc. Jest to dość duży dramat, który rozgrywa się od 450 miliardów lat. Na naszej planecie żyją ludzie, którzy zakotwiczają te prądy. Posiadają oni odpowiednie kody, i będą kolejne, następne pokolenia do tysiąca lat które będą utrzymywać te częstotliwości, aby Ziemia mogła w końcu ewakuować swoje pole życiowe, ponieważ ta planeta jest w fazie całkowitej ewakuacji, która ma mieć miejsce przez około 1000 lat. Te schematy pokazują podstawowe zależności na mapach kosmologicznych z tym, gdzie znajdujemy się, gdzie znajduje się nasz mały system i gdzie znajdują się pozostałe systemy. Ziemia otrzymuje pomoc z sąsiednich światów respirator, który utrzymuje ziarno prane w jądrze Ziemi przed zagęszczeniem. Po co? Respirator pompuje siłę życiową i pozwala Ziemi i nam na oddech. To tak, jakby były płuca, które umożliwiają przepływ energii w podobny sposób, w jaki respirator pozwala płucom na ciągły przepływ tlenu i oddychanie. Więc taki jest teraz stan, w jakim znajduje się Ziemia. I radzi sobie dużo lepiej niż Słońce, które przeszło w zagęszczenie jądra i weszło w proces Bardo, czyli w proces umierania. Zwykle, jeśli Słońce wejdzie w Bardo, cały układ słoneczny wejdzie w Bardo, i ostatecznie na końcu cyklu Bardo nastąpi tak zwany cykl Nowa, czyli następuje implozja i eksplozja tworząca pył kosmiczny. Ale to jest długi proces. Zatem zachodzi triangulacja odwróconych prądów w wyniku której niektórzy bardzo paskudni goście chcą nas ujarzmić. Nie mają na to szans, ponieważ odwrotne prądy wirowe nigdy nie są tak silne jak pierwotne prądy życia wiecznego. Ale mimo to mogą dokonać pewnych uszkodzeń. Sojusz czerwonego smoka próbuje zrobić coś drastycznego, ponieważ wiedzą, że przegrali. Znajdujemy się na Ziemi w gęstości pierwszej, która jest najniższą częścią struktury. Nasza Ziemia znajduje się wewnątrz większego ciała gwiezdnego, które wciąż znajduje się w Chrystusie, czyli w drodze wzniesienia. To ciało gwiezdne nazywa się Erta 3. 3 odnosi się do jej pozycji, jako uniwersalnych gwiezdnych wrót w naszej piętnastowymiarowej matrycy. Erta to uniwersalne gwiezdne wrota 3. Dlatego zawsze mówiliśmy, że Ziemia to gwiezdne wrota 3, ponieważ Ziemia, Znajduje się w centrum RT, uniwersalnych Gwiezdnych Wrot 3, które zakotwiczają na Ziemię przez ERT. Jest to gwiazda macierzysta i to nie mała, jak widać na schemacie, która gości naszą chorą planetę po to, aby mogła podjąć bioregenezę, co oznacza regenerację jej sieci na tyle, aby mogła wrócić na swoją naturalną ścieżkę wznoszenia. Schemat, który prezentowany jest na ekranie, to zrzut. Ekranu z warsztatów z Peru. Goszczenie naszej planety było celem misji ratunkowej Amenti 550 milionów lat temu, która jest szeroko opisywana w książce Podróżnicy. Misja ta polegała na zebraniu fragmentów planety Tary, które eksplodowały, i próbowano je ponownie ewoluować poprzez przyjęcie ich w gęstość jednej gwiazdy i stworzenie naszego małego układu słonecznego aby ponownie połączyć te elementy. Zrobiono to po to, aby tara mogła powrócić do swojej pierwotnej ewolucji w naturalnym przepływie Chrystusa. Kiedy siatka ulegnie uszkodzeniu w takim stopniu jak na tarze, gdzie jej kawałki rozsypały się, a jej tarcza nie była już w stanie zaangażować się w rytmy rozszerzania i kurczenia się, które towarzyszą wiecznie żyjącemu wszechświatowi. Podejmowane są więc próby goszczenia takich planet, jeśli nadal posiadają zdolność do ewentualnej regeneracji zgodnie z ich pierwotnym wzorem, aby mogły wrócić na swoją naturalną ścieżkę wznoszenia. Taką próbą była misja Amenti, która niestety nie powiodła się. Punkt niepowodzenia nastąpił w czasie naszego szczególnego pobytu na tej konkretnej planecie. To ostatni dramat konfliktu, który miał zdecydować czy Ziemia będzie w stanie wydostać się z bałaganu, w jakim się znalazła? I to nie jest tylko bałagan na Ziemi, to bałagan, który wpłynął na cały nasz piętnastowymiarowy system. Ale dobrze, że jest ktoś, kto czuwa nad tym przez cały czas i nadal jest w stanie pomóc nam w rozwoju pola życia tutaj. Wracając do planety Erty, to uniwersalne Gwiezdne Wrota 3 w naszej piętnastowymiarowej matrycy, która jest trzecią pozycją w planie Katary. Na ekranie można zobaczyć, gdzie znajduje się mniejsza kula, reprezentująca nasze ciało ziemskie, i większa kula, reprezentująca ciało planety Erty. A pomiędzy tym miejscem znajduje się pole. Nazywamy je polem Aurory. Jest to pole zawierające część kodu Ziemi i część Erty. Ziemia w swoim pierwszym położeniu, kiedy została po raz pierwszy umieszczona w swoim gospodarzu Ercie, jej Górna północ była wyrównana z północą na Ercie, co było naturalną pozycją. Pozycja gospodarza jest inna ze względu na szkody, które miały tutaj miejsce od tego okresu pomiędzy trzema zasiewami ras ludzkich opisywanych w książce Podróżnicy. Było wiele rzeczy, które zostały poruszone na temat historii upadku planety Tary, o wojnach elektrycznych, o wojnie tysiącletniej. Tak naprawdę wydarzyło się mnóstwo rzeczy, które stopniowo niszczyły naszą Ziemię. To miało też wpływ na naturalne ustawienie pozycji Ziemi i erty. Te zmiany są widoczne nawet w naszym układzie słonecznym. Wiemy z głównych źródeł naukowych, że Ziemia posiada nachylenie do osi Słońca o 23,5 stopnia. Więc jesteśmy przechyleni w stosunku do naszego własnego Słońca. Nasza północ powinna znajdować się w tej samej pozycji. Powinniśmy znajdować się w jednej linii ze Słońcem, aby mógł nastąpić naturalny przepływ energii. Daje to nam równonoc i tak dalej. Nie są to konfiguracje naturalne. Są spowodowane nachyleniem Ziemi i to nachylenie powoduje również, że nie jest ona zrównana z Ertą. A to oznacza, że bramy, czyli Gwiezdne Wrota i ich położenia nie zgadzają się co do swoich pozycji. Pole Aurory Pozwala na to, aby wyjść z Ziemi. Pole ochronne jest bezpośrednio połączone z matrycą obok. Działania te pozwalają na utrzymanie naszej Ziemi na tak zwanym statusie upadku samotnej gwiazdy. A to oznacza, że nadal będzie spadać. Nie da się tego w tym momencie zatrzymać. Ale będzie to układ, który nie zostanie wciągnięty w inny i rozerwany na kawałki i wykorzystany jako pożywienie energią kwantową. Te działania pozwalają także, że Ziemia przetrwa, kiedy Erta zniknie, czyli wzniesie się, nie będzie już w tym momencie podtrzymywać. Erta dostąpi procesu wzniesienia i wtedy właśnie zaczyna działać matryca Aquarium, ponieważ powstrzymuje Ziemię przed wciągnięciem i wykorzystaniem jako pożywienie dla innych systemów. Istnieją inne systemy, które mają podobne ustawienie. Jest to Syriusz B, który jest podłączony do uniwersalnych gwiezdnych wrót 6 i Andromedy, połączona z uniwersalnymi gwiezdnymi wrotami 9. To właśnie otrzymujemy wyrównanie 369 w górę. To, co robią, dla nas jest ogromne. Tak naprawdę, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać to wszystko, tam na górze ufają nam wystarczająco, ponieważ Wiedzą, że chociaż nie pamiętamy tego wszystkiego, kim jesteśmy i tak dalej, to wszystko posiadamy w DNA. Jesteśmy przedstawicielami mocy Chrystusowej, wiecznej siły życiowej, a to będzie poruszać się z nami i przez nas. Zabierze nas tam, gdzie powinniśmy się znaleźć i pomoże nam zrozumieć, co musimy zrobić. Nie jesteśmy w tym sami. Otrzymujemy dużą pomoc i opiekę. Posiadamy także inkarnację samych siebie na ercie. Ta nieprawidłowość jest dość interesująca. Przez długi czas wiedzieliśmy, że Ziemia jest nachylona o 23,5 stopnia w porównaniu do Słońca, ale nie wiedzieliśmy o tym, że jest to południe Erty, więc patrząc w górę na naszą północ, właściwie patrzymy na Ertę na południu. Jest to całkowite przesunięcie o 180 plus 23,5 stopnia, więc jest to naprawdę zniekształcone. I tworzy bałagan w naszych planetarnych polach elektromagnetycznych. Nazywamy to trującym jabłkiem. Konfiguracja trującego jabłka opiera się na nauce metatronicznej, która pomogła stworzyć ten bałagan, i jest to dosłownie ewolucja tego, co nazywamy konfiguracją maszyny czarnej dziury bestii. Mamy naprawdę paskudne wiry wychodzące z bieguna północnego i południowego które w rzeczywistości działają jak anteny satelitarne, które pobierają częstotliwości z systemów czarnych dziur, i miały zostać użyte do wciągnięcia nas wprost w system tych dziur. A więc tak obecnie wyglądają nasze pola magnetyczne. Stwarza to wielki bałagan, jeśli chodzi o gwiezdne bramy i ich ustawienie. Ale pole aurora to antidotum pewne warstwy pomiędzy naszą Ziemią a Ertą, i to, jak łączą się z tym, co znajduje się pomiędzy miejscem, w którym znajduje się Ziemia, a gdzie jest ERTA, daje to początek zrozumienia tego, czym są mapy pionowe i mapy sferyczne. Mapy sferyczne przedstawiają, jakie warstwy tworzą rdzeń wewnętrzny, jakie warstwy tworzą zewnętrzne płynne rdzeń, który nazywany jest warstwami wodnościowymi, jakie warstwy tworzą warstwy płaszcza gdzie w związku z tym znajduje się skorupa, a wychodząc ponad skorupę, jakie warstwy tworzą atmosferę, gdzie jest termosfera, gdzie jest magnetosfera, gdy lecimy w górę, gdzie jest warstwa ozonowa. Aby zrozumieć mapy pionowe, trzeba najpierw zrozumieć podstawy map sferycznych. Patrząc na nie, możemy w stanie stwierdzić, gdzie znajduje się nasza warstwa ozonowa w stosunku do powierzchni Erdy. Bo dosłownie jesteśmy w środku tego ciała gwiezdnego. Nie widzimy erty, ponieważ znajdujemy się przy innej rotacji kątowej obrotu cząsteczek. Gdybyśmy powrócili do naturalnych ustawień ziemi, bylibyśmy w stanie postrzegać to fizycznie. Mielibyśmy podobny obrót kątowy cząsteczek, tylko wolniejszy rytm pulsu podstawowego lub wolniejsze wibracje. Zatem znacznie łatwiej byłoby postrzegać to fizycznie. W tym momencie mamy przesunięcie o 180 plus 23,5 stopnia, ale RT wciąż znajduje się w swoim naturalnym wyrównaniu z mapami kosmologicznymi i z naturalnym ładunkiem. Oznacza to, że działa w oparciu o naturalny cykl czasu i naturalny rytm pulsu podstawowego. Na tym schemacie widać ciało Ziemi i jej warstwy oraz atmosferę. Następnie widać obszary, które nauka nazywa wewnętrznym pasem Van Alena i zewnętrznym pasem Van Alena. To zdjęcie, które prezentowane jest na ekranie, pochodzi ze zbiorów Wikipedii. Istnieją konkretne liczby dotyczące odległości, które mówią nam, jak wysoko znajdują się pasy Van Alena. Z informacji naukowych wynika, że pasy Van Alena rozciągają się. Wewnętrzny około 1000 km do 12 12000, a zewnętrzny pas od 13 tysięcy do około 60 tysięcy kilometrów. Natomiast wewnętrzny pas Van Allena znajduje się najbliżej Ziemi. Nazywany jest on anomalią południowo południowoatlantycką. Na zdjęciu widać tę anomalię. Zdjęcie pochodzi z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pomiędzy nimi znajduje się przestrzeń zwaną przerwą Van Allena. Następnie w stosunku do pasa Van Allena znajdują się pozostałe warstwy. Powierzchnia Erty będzie znajdować się daleko niż my tutaj i jesteśmy wewnątrz jądra RT. Na tym schemacie widać koła, okręgi. Reprezentują one poszczególne warstwy Ziemi. 1, 2 i 3 tworzy warstwę tego, co nauka nazywa stałym jądrem wewnętrznym planety. Następne warstwy 4, 5 i 6 to warstwy wodnościowe czyli to, co nauka nazywa zewnętrznym płynnym jądrem. Warstwy 7, 8 i 9 to dolna, środkowa i górna warstwa, płaszcz Ziemi. Nauka widzi tylko dwa z nich. W rzeczywistości płaszcz posiada trzy poziomy. Skorupa to poziom 9. Skorupa ziemska, czyli wszystko to, co budowane jest na niej, czyli budynki itd. 10 to surowe pole świetlne, które sięga aż do tego, co nasza nauka określa jako termosferę. Warstwa ozonowa i wszystkie te faktycznie są tutaj w naszej wewnętrznej atmosferze. To tutaj powstaje wszystko, począwszy od lotów samolotów, poprzez pogodę, a skończywszy na warstwie ozonowej. To wszystko jest tutaj. Kiedy wchodzimy w naszą atmosferę, w końcu trafiamy do magnetosfery, która rozciąga się. Zatem miejsce, w którym znajduje się nasza magnetosfera, znajduje się na poziomie skorupy RT, ale posiada inny obrót kątowy spinu cząsteczek. Magnetosfera nie jest naturalną konfiguracją. Jest częścią macierzy sieci, która utrzymuje naszą ziemię w jej poskręcanych układach siatki net. Platformy Aurora to kule, które biegną po określonych warstwach pomiędzy niektórymi z tych pasm, aby dosłownie stworzyć połączenie z polem Aurory, które istnieje pomiędzy tym, co otacza Ziemię i Erdę. Są to pasma, które biegną, a niektóre z nich nie tylko otaczają ziemię, ale w rzeczywistości schodzą również w głąb Ziemi. Mamy tak zwaną platformę aurora 1, 2, 3 i 4. Platformy aurory są bezpiecznymi strefami, ale są rzeczy też o nienaturalnych cechach, które dzieją się w Ziemi, a tym samym w ciele materialnym Ziemi i w warstwach atmosfery. W rdzeniu i warstwach Ziemi znajdują się trzy poziomy czegoś, co nazywamy siecią. Są to pola zniekształceń, uszkodzeń elektromagnetycznych, które są tworzone przez maszynę bestii. Wszystkie tworzą sieć. Istnieją trzy poziomy tej sieci. Istnieje poziom sieci D1, zwana Dramanet. Jest to paskudne pasmo częstotliwości, które faktycznie dzieli to, co byłoby naturalnymi warstwami, i dalej warstwami atmosfery. Mamy w D2 Intranet i w D3 Ego Epinet. Sieć dzieli je. Zaznaczone one są na tym schemacie kolorami, gdzie się znajdują. Przepływa przez skorupę i częściowo w górę do atmosfery, a częściowo w dół do płaszcza. Wpływa to na mutację naszego eterycznego szablonu DNA, naszego szablonu DNA, i utrzymuje go w nienaturalnej konfiguracji. To także wpływa na rozdzielenie naturalnego pola świetlnego. Sieć też tworzy tak zwane strefy odwróconego wirowania, które nazywane są strefami hibernacji. Te strefy tak naprawdę są częścią naszej rzeczywistości. Nasz świat 3D tworzy trójwymiarowy system. Każdy poziom wymiarowy, idąc w górę, posiada swoją trójwymiarowość. Oznacza to, że gęstość druga też posiada trzy wymiary, tworząc system. Tak jak nasz tworzą trójwymiarowe systemy, ale posiadają przeciwny obrót kątowy spinu cząsteczek. I nie możemy je zobaczyć. Warstwy nad naszą Ziemią pierwotnie były częścią tej planety i jej atmosfery, ale były zaaranżowane pewne zmiany przy użyciu tych sieci i maszyn bestii, by odwrócić obrót i podzielić te pola. Stworzyli trójwymiarowe pola holograficzne zmierzające w przeciwnym kierunku, działające w oparciu o antychrześcijańskie zasady wykorzystania energii i wampirów energetycznych. Istnieją one powyżej, i poniżej każdej warstwy sieci mamy warstwę D1 sieci i strefę hibernacji, dolną i górną. Mamy dwie warstwy sieci, które faktycznie kontrolują fizyczny szablon DNA i które posiadają dolne i górne strefy hibernacji D2. A potem mamy sieć D3, która nazywa się siecią ego lub siecią nakładek epigenetycznych. Kontroluje warstwę chemiczną która mówi do naszego DNA, co ma robić w naszych ciałach fizycznych. Mamy dolną strefę hibernacji D3 i górną D3. Nie widzimy stref hibernacji, ponieważ znajdują się one na obrocie kątowym spinu cząsteczek, przeciwnym do tego, czym jesteśmy. To wszystko nie jest naturalne. To konfiguracja, którą tworzą technologie czarnych dziur. Budowano to stopniowo, a szczególnie od czasów Atlantydy sprzed ponad 9000 lat przed naszą erą. Każdy, kto próbuje dokonać projekcji astralnej, nigdy nie dotrze nawet do D4 w drugiej gęstości. Tak jesteśmy oszukiwani. Sieć powoduje, że w projekcjach nie przejdziesz wyżej, nie dotrzesz do D4. Jedyne, co można zrobić, to zawiesić się w tych strefach i strefach hibernacji. Te strefy są zaludnione, zamieszkane przez różne kultury to kultury upadłych aniołów. Wiele naszych mitologii zostało stamtąd przeniesionych. W warstwie ozonowej następuje hibernacja. Warstwa ozonowa też nie jest naturalna. W tej chwili to, co robi, to nie tylko blokuje przed nami promieniowanie słoneczne, ale także blokuje bramy prowadzące na Ertę. Ale nie tylko je blokuje. Istnieją dwa poziomy stref sieciowych i hibernacji. Ponad też są i przebiegają przez skorupę, schodząc do fragmenta płaszcza Ziemi. Zatem w dolnej części górnego płaszcza znajduje się kolejna strefa hibernacji. To tutaj pojawiają się fałszywe informacje o wewnętrznej ziemi, tak jak Agarta i tego typu rzeczy, które przekazują ludzie. Następna szambala to miejsce, w którym też żyją ludzie. Mamy też Olimpus i słynnych bogów z Olimpu, które znamy z mitologii. Strefy hibernacji od tysięcy lat łapią ludzi, łapią dusze ludzkie sidła w tych strefach. Mówi się o tym jako pułapka inkarnacyjna. Niektórych z pól stref hibernacji przetrzymują te dusze, które utknęły po opuszczeniu ciał przez tysiące lat i które były przetrzymywane w tych miejscach. One wciąż posiadają zdolność wznoszenia się, kiedy nastąpi ewakuacja tych dusz i nastąpi wielki powrót do domu dla wielu dusz, które tam były więzione przez długi czas. I te strefy hibernacji w końcu mają szansę zostać oczyszczone i uwolnione te schematy to bardzo podstawowa wiedza o mapach pionowych i mapach sferycznych, biegnących od Ziemi na zewnątrz. To tyle w tym odcinku, do usłyszenia w kolejnym.